Szanowni Państwo. Mam przyjemność rozpocząć serię wykładów z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, przygotowanych w ramach programu Fundacji Andegawenum. Wykłady te będą podzielone na dwa cykle. Pierwszy z nich będzie dotyczył filozofii starożytnej i zatytułowałem go po prostu Filozofia Grecka, drugi Filozofii Średniowiecznej. I ta, ten cykl ma tytuł Filozofia Łacińska. Te nazwy filozofia grecka, filozofia łacińska no, kojarzą od razu pewne kryterium językowe, bo filozofia grecka na ogół powstawała właśnie w języku greckim, czy filozofia starożytna na ogół powstawała w języku greckim, filozofia średniowieczna na ogół w języku łacińskim. To jest najprostsze skojarzenie. Jak każda klasyfikacja, oczywiście stanowi to pewne uproszczenie. W ramach tych wykładów będę starał się przekazać no, nie tylko pewne szczegóły, ale także no, jakieś pogłębione rozumienie tej klasyfikacji, no bo takie rozumienie czy takie uzasadnienie także, także jest. Zaczynamy od filozofii greckiej. I właśnie pierwszy wykład, który proponuję, nosi tytuł po prostu Filozofii Greckiej Poltret własny. W ramach tego wykładu będę chciał przedstawić wypracowaną przez Greków klasyczną koncepcję filozofii. Od razu z tą klasyczną koncepcją filozofii wiążą się dyscypliny filozoficzne. Te dyscypliny filozoficzne, które właśnie Grecy uprawiali, Następnie przedstawię i spróbuję uzasadnić tezę na temat greckich źródeł filozofii, czyli tezę, że to właśnie Grecy pierwsi zaczęli uprawiać filozofię, albo jak się niekiedy mówi w literaturze, filozofia jest po prostu owocem pewnego greckiego geniuszu abyśmy się mogli jakoś poruszać w chronologii, czy w dziejach ludzkości, przedstawię w najogólniejszym zarysie periodyzację dziejów filozofii. Omówię także źródła do dziejów filozofii greckiej, czyli po prostu spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd wiemy na temat poglądów filozofów, filozofów greckich. Krótko przedstawię plan całego cyklu. Wykładów z filozofii greckiej i omówię najważniejsze polskie podręczniki, z których można sobie tę wiedzę poszerzyć. W związku z tym Adrem, pierwsza sprawa. Klasyczna koncepcja filozofii, czyli właściwie to, co Grecy nazwali filozofią. Proszę państwa, to jest w sumie dość proste, dlatego że Greckie rozumienie filozofii mieści się właściwie w etymologii słowa filozofia. Wiadomo, że filozofia po prostu oznacza umiłowanie mądrości. Filia to jest miłość, przyjaźń, sofia mądrość. A zatem po prostu Grecy nazywając siebie filozofami, nazwali siebie po prostu miłośnikami lub przyjacielami mądrości. I oczywiście, mówiąc, że filozofia jest umiłowaniem mądrości, no już mniej więcej wiemy, wiemy o co chodzi. Ale, proszę Państwa, Grecy mieli dość dokładne określenie tego, dość dokładną wizję tego, czym jest mądrość i czym jest miłość. W związku z tym, no, pod to rozumienie umiłowania mądrości nie możemy podłożyć jakiegokolwiek rozumienia mądrości, na przykład jakiegoś przemądrzalstwa, co często się, często się słyszy, czy także jakiegokolwiek rozumienia miłości. Otóż, mądrość. Mądrość dla Greków to wiedza racjonalna. Co to znaczy wiedza racjonalna? No, wiedza rozumowa, wiedza, która da się uzasadnić, która da się w jakiś sposób udowodnić. Yy, dzisiaj używa się takich określeń, że jest to wiedza no, intersubiektywnie sensowna czy intersubiektywnie sprawdzalna. Co to znaczy? No, że jeśli yy, ja powiem. Że ta ściana, ściana przede mną jest biała, no to każdy, kto no, rozumie, co to jest ściana i, i co to jest biel, no, zrozumie, że według mnie ściana, przed którą siedzę, jest po prostu biała. I to jest owa intersubiektywna sensowność. Nie mówię jakimś językiem poetyckim, nie wymyślam jakiegoś porównania, z którego trzeba by się domyślać, co poeta myślał, gdy, gdy mówił. Tylko po prostu mówię wprost, ta ściana jest biała, i wszyscy rozumieją, że według mnie ta ściana jest taka. Co więcej, to, że ona jest biała, można sprawdzić. Można wejść do tego pomieszczenia i zobaczyć, a rzeczywiście ściana jest biała, i to jest owa intersubiektywna sprawdzalność tej wiedzy. Oczywiście może się okazać, że, że ta ściana wcale nie jest biała, że mi się wydaje, ona jest szara. I wtedy, wtedy po prostu można w jakiś sposób to, co powiedziałem na temat balwy, tej ściany, sfalsyfikować. Proszę Państwa, to jest owa racjonalność tej wiedzy. Ale to jest dopiero jeden warunek mądrości. Drugi dotyczy tego, że ta wiedza nie może być o czymkolwiek. To nie jest wiedza o rzeczach nieważnych, o błahostkach. Wiedza, która jest mądrością, dotyczy. Zasad i przyczyn, arche i aitia. Co to są zasady dla Greków? Arche, co to jest? Mianowicie to są najważniejsze czynniki w danej rzeczy. Coś, co powoduje, że dana rzecz, dany byt jest tą rzeczą. Czyli, czyli to, co na przykład w odniesieniu do człowieka powoduje, że jesteśmy ludźmi. Czyli od razu można powiedzieć dla Greków, to cielesność i rozumność powoduje to są zasady, które powodują, że jesteśmy ludźmi. Że człowiek to taka istota, która ma ciało i rozum zarazem. O, to są zasady. Czyli wiedza owa, wiedza będąca mądrością musi dotyczyć zasad i przyczyn. Mianowicie w odniesieniu do człowieka, dlaczego człowiek jest człowiekiem, co powoduje, skąd się w nim bierze rozumność, skąd się bierze taka struktura, że jest to byt cielesny, a zarazem rozumny. Czyli, proszę Państwa, wiedza racjonalna to jest jeden warunek mądrości, taki można powiedzieć. Metodologiczny, ale także pewien warunek przedmiotowy. Ta wiedza dotyczy zasad i przyczyn czegoś, co najważniejsze, czegoś, co powoduje najważniejsze skutki, czegoś, co o czymś decyduje. I jeszcze jeden element. Tak rozumiana mądrość jest właściwie zaspokojeniem naturalnej. Ciekawości człowieka. Człowiek właśnie ze względu na to, że jest rozumny, ma pewną potrzebę rozumienia. Nie po to, żeby to wykorzystać, nie po to, żeby coś z tej wiedzy zbudować, na przykład, po to, żeby wiedzieć. W związku z tym najgłębszy taki motyw mądrości jest po prostu po to, żeby wiedzieć, po to, żeby rozumieć. I to jest dopiero mądrość. Czyli proszę zobaczyć, składają się na nią aż trzy elementy: owa racjonalność, ów przedmiot, czyli, czyli archei, IT, zasady i przyczyny, i jeszcze dodatkowy element, pewna podstawowa bezinteresowność w poszukiwaniu tej wiedzy. I dopiero tak rozumiana mądrość, gdy staje się przedmiotem miłości, staje się przedmiotem Ukochania, czynić człowieka filozofa. Co to znaczy, że mądrość jest przedmiotem miłości? No, co to w ogóle jest miłość? No, wiadomo, że miłość to jest coś, co nadaje sens naszemu życiu. Coś, co jest dla nas najważniejsze. Coś, czemu jesteśmy w stanie się jakoś poświęcić. Coś, co można powiedzieć, wyznacza sens naszego życia. W związku z tym owe poszukiwania filozoficzne, poszukiwania racjonalne zasad i przyczyn określają pewien sens życia filozofa. Są dla niego czymś najważniejszym. Są czymś, co jak się dziś, no brzydko, ale trafnie mówi, formatuje jego życie. I to dopiero jest klasyczna koncepcja filozofii. Klasyczna koncepcja filozofii, która przypomnijmy jest umiłowaniem mądrości, mądrości jako racjonalnej wiedzy na temat zasad i przyczyn, która nie jest dla człowieka obojętna. I proszę Państwa, tak rozumianą filozofię sformułowali starożytni Grecy. W taki sposób zaproponowali uprawianie nauki. Proszę Państwa, od niemal początku filozofia podlegała takim dwóm, można powiedzieć, procesom. Pewnej emancypacji, to znaczy, z filozofii wyłaniały się różne nauki. Na początku pewnie to będzie matematyka, która uświadomiła sobie, że jest inną dziedziną wiedzy. No, na naszych oczach niemal, czy w naszych czasach, z filozofii wyłoniła się psychologia i socjologia. To jest jeden z tych procesów, owa emancypacja. Natomiast drugi proces nazywam taką parcelacją filozofii. To znaczy, filozofia dzieli się na dyscypliny filozoficzne, czy na działy filozofii, jak mówią niektórzy, na czym one polegają, jak się je wyróżnia. Zawsze pamiętamy, przedmiotem filozofii są zasady i przyczyny. I teraz, gdy te zasady i przyczyny dotyczą tego, co jest, dotyczą bytu, no tę dyscyplinę nazywa się najczęściej opisowo po prostu filozofia bytu, albo metafizyka niekiedy teoria bytu albo, tak jak Arystoteles zaproponował, filozofia pierwsza filozofia wyjściowa. To jest filozofia, czy to jest dział filozofii, który dotyczy zasad i przyczyn tego, co jest, czyli bytu. Najczęściej będę używał nazwy, metafizyka, dlatego że ona wprawdzie powstała dość przypadkowo, ale, ale była powszechnie używana, szczególnie w średniowieczu. Druga dyscyplina filozoficzna, która już w starożytności się pojawiła, to filozofia poznania nazywana epistemologią od właśnie episteme wiedza poznanie gnozeologią właśnie czy nauką o poznaniu tych nazw jest dość dużo użyłem tutaj nazwy epistemologia dziś w Polsce używa się nazwy teoria poznania lub filozofia poznania o czym ona mówi Jakie są zasady naszego poznania? Czy jeszcze bardziej szczegółowo, jakie są kryteria poznania prawdziwościowego? Czyli, jakie kryteria musi spełnić no, moje widzenie, żebym tę ścianę, o której tutaj wspomniałem, że jest biała, no, rzeczywiście widział jako, bia jako białą. Czyli na przykład no, nie mogę mieć jakichś filtrów na, na, na oczach, nie mogę tutaj sobie zapalić kolorowego światła, bo mi będzie tę balwę białą zniekształcał. Muszą być spełnione określone warunki, żeby, żeby to poznanie było właściwe. I oczywiście w, w porównaniu do, czy w stosunku do o wiele ważniejszych rzeczy, epistemologia bada owe. Kryteria poznania adekwatnego, jak się mówi, czy po prostu poznania prawdziwego. No i etyka. Etyka, która, która wszystkim się jakoś kojarzy, bo zrobiła w Polsce dużą karierę. W starożytnej Grecji etyka ma taką formułę. To jest nauka filozoficzna o zasadach właściwego postępowania. O zasadach dobrego postępowania, o zasadach postępowania, które prowadzi do szczęścia, bo Grecy byli przeświadczeni, że dobre postępowanie, dobre życie to jest właściwie szczęście człowieka. Proszę Państwa, troszeczkę geografii, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Mamy tutaj na slajdzie basen Morza Śródziemnego. I właściwie teren, który nazywany był y, Wielką Grecją. Bo jak, jak wiemy, Grecja właściwa no to jest jeden półwysep. Natomiast w okresie starożytnym Grecy kolonizowali właściwie y, większość basenu Morza Śródziemnego i nazywano to właśnie y, Grec, y, Wielką Grecją. I no, paradoksalnie. Filozofia zaczęła się właściwie w Azji mniejszej, czyli u wschodnich wybrzeża, wybrzeży morza Śródziemnego. Następnie przeniosła się do kolonii greckich w Italii i dopiero później ląduje w Grecji właściwej. Atenach i dzisiaj te Ateny nam się właściwie kojarzą, kojarzą z filozofią grecką przede wszystkim. Natomiast no, oczywiście pamiętać warto, że, że geograficznie było to zjawisko o wiele szersze niż tylko, niż tylko Ateny i, i ten półwysep, który dzisiaj stanowi, stanowi Grecję. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to króciutko periodyzacja dziejów filozofii, czyli innymi słowy, no, podział filozofii na, na okresy. Ten podział jest analogiczny jak w historii politycznej, mianowicie dzieli się filozofię na starożytność, średniowiecze, nowożytność i współczesność. Proszę Państwa, Zdajemy sobie sprawę. Historycy próbują czy przyjmują jakieś takie daty graniczne. Taka data graniczna nie oznacza, że po prostu tego dnia czy tego roku skończyła się starożytność i zaczęło się średniowiecze, tylko jest to data w jakiś sposób symboliczna. Druga sprawa to oczywiście w dziejach filozofii mamy inne daty graniczne niż na przykład w historii powszechnej. To także nie powinno nas dziwić. Więc jeśli chodzi o starożytność, no to ona się zaczyna, filozofia zaczyna się, będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówili, gdzieś około VI wieku przed Chrystusem no i trwa właściwie do początków VI wieku po Chrystusie. Jako taką datę kończącą okres starożytności na Zachodzie przyjmuje się śmierć Boecjusza. Śmierć Boecjusza, ostatniego filozofa starożytnego, która nastąpiła w roku 525. Niektórzy podają datę 524. Ta śmierć jest pewnym, pewnym symbolem. Na wschodzie często przyjmuje się datę 531, bardzo, bardzo bliską tej, tej daty. Także to możemy powiedzieć, że chodzi tutaj o pierwszą połowę VI wieku. I właściwie od tego momentu powoli zaczyna kształtować się kultura średniowieczna cywilizacja średniowieczna, a w niej także filozofia średniowieczna. To czasami jest ciekawe, profesor Gilson, a zanim mój profesor, pan profesor Gogacz, przyjmowali jako taką datę początku średniowiecza, datę podawaną przez Bede Czcigodnego w Kronice Anglosaskiej, datę związaną z misją angielską wysłaną właśnie na wyspy przez papieża Grzegorza i był to rok 596, czyli jak gdyby tutaj byłaby pewna przerwa, pewien czas, czas niczyj pomiędzy śmiercią Borycjusza właśnie, a ową misją angielską, Świętego Augustyna, oczywiście innego świętego Augustyna niż ten słynny, który został przez Grzegorza Wielkiego, właśnie wysłany do Anglii w roku 596. Proszę Państwa, jeśli chodzi o koniec średniowiecza, to różni autorzy przyjmują różną datę. Właściwie wszyscy są no, zgodni co do tego, że rok 1277. Potępienia metafizyki, kościelne potępienia metafizyki, właściwie są początkiem końca tej epoki. I niektórzy autorzy no, dość widzą, że tutaj no, czy przyjmują dość szybkie zakończenie średniowiecza. Niektórzy uważają, że może, że może jeszcze ono y, jakoś trwać y, dość długo. Y, znów. Y, Przywoływany przeze mnie profesor Gilson umieszcza ten koniec średniowiecza w końcu XV wieku, wiąże to z działalnością Mikołaja Skuzy. Tutaj oczywiście warto wspomnieć, jest jeszcze ciekawe zjawisko, mianowicie filozofia renesansu, filozofia XV i XVI wieku. Dość dobrze. Znana przez nas w Polsce ze względu na to, że mieliśmy bardzo wybitnego badacza właśnie tego okresu filozofii, profesora Stefana Zwierzawskiego, który zostawił ogromny, monumentalny podręcznik na ten temat, więc dość dużo wiemy o tej filozofii renesansowej, która była tak właśnie pomiędzy średniowieczem i nowożytnością, ponieważ ową nowożytność. No, wszyscy dość zgodnie rozpoczynają od Kartezjusza. Od Kartezjusza. Sam Kartezjusz też jest przekonany, że rozpoczyna nową epokę. Bardzo dokładnie ten, ten początek opisał, łącznie z datą dzienną, ale no to już, to już nawet jest zabawne. I proszę Państwa, ta nowożytność trwa do momentu, gdy zaczyna się współczesność. A współczesność... To jest to, czym obecnie żyjemy. W związku z tym granica współczesności jest płynna. Proszę Państwa, no, najbardziej ciągle popularny no i znakomity zresztą podręcznik historii i filozofii profesora Władysława Tatarkiewicza tę współczesność zaczyna w roku 1832. Czyli, czyli właściwie z naszego punktu widzenia w zamierzchłej przeszłości. No, wsi autorzy uważają, że trzeba współczesność zacząć z początkiem XX wieku, że to jest właściwie początek XX wieku, wyznacza właściwie to, czym żyjemy do dzisiaj. Inni autorzy uważają, że jeszcze bardziej współczesność należy przesunąć, że właściwie. Jeśli się spojrzy na filozofię, to ciągle jakoś no, funkcjonujemy w tym, co rozpoczęło się po II wojnie światowej. W związku z tym współczesność filozofii należy rozpocząć od, od tego, co się zaczęło w filozofii odradzać właśnie po II wojnie światowej. To jest zresztą, czyli ta płynność współczesności, czy granic współczesności, czy, czy początków współczesności jest, jest oczywiście zrozumiała, no ze względu na to, że właśnie współczesność jest tym, w czym aktualnie żyjemy, czym aktualnie jesteśmy. Interesuje nas, proszę Państwa, filozofia grecka. Podałem tutaj całą tę periodyzację ze względu na no, pewien obraz całych dziejów filozofii, ale tak jak, tak jak powiedziałem, przedmiotem naszego zainteresowania jest filozofia grecka. Czyli co? Co ją wypełnia? Przede wszystkim, proszę Państwa, dwaj giganci: Platon i Arystoteles. I Platonowi oraz Arystotelesowi, którzy właściwie. Zapoczątkowali naszą filozofię, którzy właściwie ją znów użyję tego słowa brzydkie, ale dobre, sformatowali po dziś dzień. Wyznaczyli, czy jak gdyby odkryli, dwa podstawowe sposoby naszego myślenia. Dwa podstawowe sposoby budowania wiedzy. I w związku z tym wyznaczyli nie tylko filozofię, w ogóle wyznaczyli, wyznaczyli naukę. I poświęcimy i Platonowi, i Arystotelesowi w tych wykładach no, odpowiednią ilość miejsca. Proszę Państwa, tutaj na slajdzie mamy Platona i Arystotelesa, tak jak wyobrażał ich sobie Rafael Santi na słynnym fresku Szkoła Ateńska. O, historycy filozofii lubią ten fresk, yy, zwłaszcza, że tam można yy, yy, prawie wszystkich filozofów starożytnych znaleźć. Inna sprawa, że. że no, yy, yy. Akurat na tym fresku właśnie y, ten starszy, czyli Platon, ma twarz Leonarda Da Vinci, y, natomiast y, Arystoteles, czyli, y, czyli ten y, młodszy pan, y, po prostu ma twarz samego Rafaela. Ponadto, poza Platonem i Arystotelesem przedstawimy to, co to, z czym właściwie filozofia grecka nam się kojarzy, czyli szkoły, szkoły nazywane grecką filozofią życia stoików, sceptyków, epikurejczyków. Opowiem także no, o takim okresie w dziejach filozofii, który jest bardzo długi, a który zazwyczaj, zazwyczaj no, jest dość szybko. Omawiany, czyli okres średniego platonizmu, i o, w ogóle okres po, po powstaniu owych szkół w y, III wieku przed Chrystusem, do pojawienia się neoplatonizmu w II wieku po, Chrystusem, po Chrystusie, czyli ogromny, ogromny czas, zazwyczaj, zazwyczaj jest dość krótko y, omawiany, natomiast znajdują się tam różne ciekawe rzeczy, i zresztą dzisiaj. Wśród badaczy historii filozofii greckiej jest moda na ten medioplatonizm. Ale dla nas, z punktu widzenia naszej kultury europejskiej, najważniejszy jest neoplatonizm. Neoplatonizm, który był taką transmisją myślenia platońskiego, no, i w chrześcijaństwie, i w Europie, i potem na świecie, i ten neoplatonizm postaram się omówić. A potem na końcu przedstawię to, co z tego wszystkiego wzięło chrześcijaństwo. A wzięło bardzo, a wzięło bardzo dużo. Proszę Państwa, kolejny temat, bardzo zresztą ciekawy, to. Źródła do poznania filozofii greckiej. Właściwie skąd my wiemy? No skąd, skąd my wiemy, co powiedział Thales, co, co mówili inni filozofowie przedplatońscy? No, skąd tyle wiemy o Sokratesie i o innych? Oczywiście, bardzo łatwo odpowiedzieć z tekstów. Z tekstów. Historia filozofii, którą tutaj będę przedstawiał i którą reprezentuję, jest no. Tak technicznie nazywana, dobrze, a też może no, te, jak każdy termin techniczny, y, może się podobać lub nie, jest tekstocentryczna. To znaczy, teksty są podstawowym, niemal jedynym źródłem do poznania historii filozofii. No i tutaj się robi problem, jeśli chodzi na przykład o filozofów żyjących przed Platonem. Proszę Państwa, to dopiero Platon jest Pierwszym autorem, którego spuściznę mamy niemal w całości. Wszyscy autorzy przed Platonem właściwie zachowali się we fragmentach. I do ich poznania, do poznania tych, tych filozofów, których Niemcy nazwali presokratykami... No, ja osobiście wolę nazwę zaproponowaną przez panią profesor Janinę Gajdę-Krynicką, która określa ich jako filozofów przedplatońskich, bo Platon był tym, który pierwszy zaczął pisać, i od Platona właściwie mamy tę filozofię pisaną, czyli Wszystkich przed Platonem można by określić filozofami właśnie przedplatońskimi, ale tak jak mówię, Niemcy wymyślili nazwę Presokratycy i to oni zebrali fragmenty ich pism. Jeszcze o tym powiem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Sokratesa i Platona, czy przede wszystkim teksty Platona. Platon w swoich tekstach mówi o Sokratesie. Te teksty zostały zebrane w XVI wieku przez takiego uczonego Stefanusa i on je opracował, wydał w wersji łacińskiej i greckiej. Wymieniam to nazwisko, dlatego że on zaproponował pewną poliację, pewną powiedzmy numerację tych tekstów, którą do dziś, bez względu na to, jakie są wydania, stosuje się. Jeśli chodzi o teksty Arystotelesa, one były nawet wcześniej znane w Europie niż teksty Platona, przynajmniej w całym takim swoim korpusie. Natomiast ich edycja krytyczna dokonała się w XIX wieku, dokonał, dokonał tego uczony niemiecki Becker i znów pewna uwaga, jak przeglądamy teksty Arystotelesa i na marginesie widzimy połączenie cyferek i literek, to jest wskazanie na dane miejsce. Właśnie w tym wydaniu beckerowskim, historycy, filozofii się umówili, że już zawsze ta numeracja beckerowska będzie podstawą cytowania tekstów Arystotelesa. Znów bez względu na to, jakie będzie wydanie i jaki, jakie będzie tłumaczenie. Jeśli chodzi o okres. Szkół i filozofii helleńskiej tutaj po prostu hmm, y, to, y, są y, wydawane lub nie teksty poszczególnych filozofów. Natomiast filozofia chrześcijańska i to szeroko rozumiana filozofia chrześcijańska w XIX wieku y, no, uczeni francuscy Postanowili po prostu rozpocząć wydawanie serii wydawniczych zawierających teksty pisarzy chrześcijańskich. Najpierw rozpoczęto wydawanie tekstów greckich, i to jest patrologia grecka. Patrologia grecka Kursus Kompletów, tak kompletus, tak to się nazywa. O, o, oznacza się takim skrótem PG. I, I znów jest umowa, że wszyscy teksty chrześcijańskie, teksty greckie wydane w tej patrologia greka po prostu numerują według tego wydania i analogicznie patrologia łacińska, czyli patrologia latina cursus completus. Proszę Państwa, tutaj Francuzi się tak rozpędzili, że tę patrologia latina doprowadzili do XII wieku, a zatem ogromna ilość tekstów, ogromna ilość tomów. Proszę Państwa, Dzisiaj te teksty są o wiele łatwiej dostępne niż kiedyś. Większość nich znajdujemy w sieci. Po prostu ta praca jest dzięki temu zresztą o wiele łatwiejsza. I ostatnia sprawa ostatnia, ostatnie źródło do historii filozofii. No. Mm, Mniej cenione przez historyków filozofii, ale bardzo ważne dla czytelników. To są pierwsi starożytni historycy filozofii, których nazywamy doksografami. Podobno nie zachowały się najlepsze z tych doksografii. Te, które zachowały się, są takie sobie, ale są i jeszcze jesteśmy w bardzo dobrym położeniu, bo są po polsku. Mianowicie najbardziej. Najmniej ceniona, bo taka no, biograficzno-bibliograficzna, y, bardzo plotkalska doksografia autora, który nazywa się Diogenes Laertios. Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Ale za to mamy, y, mamy polskie tłumaczenie, i y, każdy, kto. No, można powiedzieć, zainteresuje się tymi moimi wykładami, zachęcam do sięgnięcia do tekstów Diogenesa Larciosa, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Także po polsku mamy zachowane fragmenty podobno dużo lepszej doksografii Teofrasta. Natomiast bardzo ciekawa i kompletna jest doksografia napisana przez chrześcijanina, świętego Klemensa Aleksandryjskiego, który nazwał ją stromata, kobierce, który przedstawił, zaprezentował dzieje filozofii starożytnej z punktu widzenia chrześcijaństwa. Święty Klemens Aleksandryjski, kobierce. Także mamy ten tekst w języku polskim. Tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o, o źródła. Y, pokażę trochę, jak wyglądają. Mianowicie presokratycy. To jest taka Biblia y, historyków filozofii, którzy badają presokratyków. Ta Biblia nazywa się Die Fragmente der Worsokratikel. Y, stworzyli ją Niemcy. Po, pomyślał o niej Helman Diels, który po prostu zaczął czytać różne teksty greckie. I wypisywać z nich wszystko, co było o filozofach, właśnie przed Sokratesem. Podzielił to na dwie grupy, można powiedzieć, cytaty z nich oraz teksty o nich. I no, robił to wiele lat. I opublikował właśnie w dziele pod tytułem Die Fragmente der Gdy to dzieło się ukazało, powstało wiele recenzji. No jakich recenzji? No tego typu nie zobaczył tego, nie znał tego, nie uwzględnił tego. I uczeń, uczeń Dilsa, Walter Kranz, rozpoczął uzupełnianie tego dzieła. Uważa się, że to, to, to wydanie, które tutaj. Na slajdzie zeskanowałem. Wydanie z roku 1951 jest już kompletne. Proszę Państwa, co przy tym chciałem powiedzieć? Proszę zwrócić uwagę na, na ten tytuł. To są fragmenty owych presokratyków. Niekiedy się odnosi wrażenie, że to co wiemy o tych filozofach starożytnych przypomina, odtwarzanie takich pewnie niejednokrotnie państwo widzieli w różnych muzeach archeolodzy z kilku znalezionych skorup próbują odtworzyć kształt naczynia glinianego kształt jakiejś amfory odnoszę wrażenie że często to co my próbujemy odtworzyć z poglądów tych presokratyków, to jest właśnie takie gliniane naczynie, które, które budujemy na podstawie tych kilku fragmentów skorup znalezionych gdzieś tam. I zawsze pojawia się pytanie, czy na podstawie tych fragmentów da się zbudować całkiem inne naczynie o innym kształcie? O. To pytanie oczywiście pozostaje bez odpowiedzi. Są takie sugestie, że właściwie Platon i Arystoteles no, wepchnęli nas w, na pewne, w pewne tory interpretacji filozofów, którzy żyli przed nimi. Chciałbym się powiedzieć, w pewne kanały interpretacyjne, ale no, ponieważ nie mamy tekstów, nie za bardzo jesteśmy, jesteśmy, no, możemy zdystansować to, co oni nam przekazali. W związku z tym, no. W przypadku naszej wiedzy na temat presokratyków no, sprawdza się polskie przysłowie, że krawiec kraje jak mu materii staje. Wiemy tyle o nich, ile, ile tutaj dzięki pracy owych Niemców zgromadzono tych, tych właśnie fragmentów. Chciałoby się powiedzieć, skorup myśli, a być może, być może ta ich filozofia. Na pewno była bogatsza, a być może wyglądała inaczej, niż my sobie to wyobrażamy. Tyle wiemy, ile wiemy. Proszę Państwa, teksty Platona, Platona dotyczące też Sokratesa, więc zawsze, zawsze go wymieniam. Wydane, wydane przez Stefanusa. Tak wyglądała pierwsza strona redakcyjna tego dzieła. Tak wyglądał środek. Proszę zobaczyć, są dwie kolumny: grecka, łacińska. Natomiast teksty Arystotelesa zostały wydane już w tak zwanej edycji krytycznej. Tutaj zeskanowałem stronę traktatu o duszy opracowane, opracowanego przez polskiego uczonego Pawła Siwka. Proszę Państwa, te pająki tutaj to są po prostu. No, Hipotetyczne opracowania rodzin rękopisów, traktatu o duszy, jakie znajdują się w różnych archiwach i bibliotekach. Czyli owo, owo, owe edycje krytyczne są rzeczą bardzo żmudną. Dlatego, że trzeba jakoś y, posiadane rękopisy, a niekiedy w przypadku Arystotelesa tych kopii mamy bardzo dużo, no, jakoś poukładać, zobaczyć, który od którego jest zależny, zbadać jego no, wartość merytoryczną i na tej podstawie próbować odtworzyć oryginalny tekst Arystotelesa. No i na tym polegają owe edycje krytyczne. Złośliwcy mówią, że powstaje w ich wyniku tekst, który nigdy nie istniał. No, być może, ale też nie mamy innego wyjścia, i póki co, co dzisiejsza metodologia historii, filozofii, no, mówi, że jaki jest tekst krytyczny, powinno się z tego tekstu krytycznego czytać, aczkolwiek każdy z nas widział niekiedy teksty niekrytyczne, dużo lepsze niż te niż te krytyczne, ale no, to jest, to są wyjątki potwierdzające regułę, że no, lepiej mieć tekst krytyczny niż go, niż go nie mieć. Proszę Państwa, patrologia latina w internecie wygląda, wygląda dokładnie tak. Jest łatwo dostępna i... Hmm. Co jest oczywiście dla nas oczywiste, ale jeszcze w mojej młodości w Warszawie były dwa komplety. Proszę Państwa, przypomnę tę chronologię filozofii starożytnej, o której już wspominałem. Początek około roku 600 przed Chrystusem. Sokrates, Platon, Aristoteles to piąty i czwarty wiek przed Chrystusem. Stoicy, sceptycy, epikulejczycy, czyli Epikul, Zenon, Kition, z Elis, to trzeci wiek przed Chrystusem. Neoplatonizm, rozwój tego neoplatonizmu, to jest zasadniczo trzeci wiek po Chrystusie. I filozofia chrześcijańska, która rozwija się od II do VI, do VI wieku po Chrystusie. Przypominam, 525, śmierć Boecjusza jest to jak gdyby symboliczny koniec, symboliczne zamknięcie filozofii starożytnej. Proszę państwa. Krótko chciałem jeszcze powiedzieć o podręcznikach, jakie w języku polskim dotyczą historii filozofii starożytnej. Od razu chcę zaznaczyć. Wymieniam jakieś najważniejsze i no i może też nie, nie najnowsze. Obecnie bardzo dużo wydano różnych książek z filozofii starożytnej. Często różni wykładowcy robią skrypty ze swoich wykładów które są potem wydawane jako, jako takie podręczniczki czy podręczniki większe. Jest tego bardzo dużo. Niekiedy są to rzeczy znakomite. No, taki właśnie skrypt z wykładów i to z wykładów dla niezawodowców jest opublikowany, wyszedł spod pióra ojca Józefa Bocheńskiego jest opublikowany. Jest to bardzo ciekawe spojrzenie na historię filozofii. Tutaj jednak staram się podawać książki, napisane przez, no można powiedzieć, zawodowych badaczy historii, filozofii starożytnej. A więc najobszerniejszy i najnowszy po polsku. Podręcznik historii filozofii starożytnej, napisany przez włoskiego uczonego zmarłego, nie tak dawno Giovanni'ego Reale przetłumaczony przez ojca Iwo Edwarda Zielińskiego, zasadnicza treść obejmuje pięć tomów. Potem jeszcze zostało zrobione streszczenie, które, które osobno, osobno jest wydane. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem. Jest to najobszerniejszy, najdokładniejszy, no, najnowszy podręcznik y, historii, filozofii starożytnej, jaki y, dla polskiego czytelnika, czy dla czytającego po polsku jest dostępny. Proszę Państwa, ale jako drugi wymieniam y, podręcznik profesor Izydory Dąbskiej. Malutki podręczniczek powstały jeszcze przed wojną. Y, na szczęście y, po. Y, y, w latach 80. został ponownie wydany już teraz ma wiele wydań. Jest to malutka książeczka. Świetnie napisana, świetnie się ją czyta. Po prostu coś, co, coś, co zawsze no, szczerze polecam dla osób zainteresowanych historią filozofii greckiej. Izydora Dąbska, zarys filozofii greckiej, jest książeczka, którą można przeczytać w trzy wieczory. Proszę Państwa, zawsze wymieniam y, książkę Jana Legowicza. Historia filozofii starożytnej y, Grecji, Rzymu. Do tego często dołączony jest y, wybór tekstów. Proszę Państwa, y, to jest. Y, no ten, ten, to wydanie, które tutaj y, przywołuje z roku 1970, y, jest to podręcznik marksistowski historii filozofii. Późniejsze wydania po roku 90. Y, były trochę oczyszczane przynajmniej z cytatów marksistowskich, ale taka pieczęć analiz marksistowsko-leninowskich w tym podręczniku pozostaje. Y, przy czym oczywiście Jan Legowicz był y, świetnym znawcą filozofii starożytnej, No ale właśnie w pewnym momencie nawrócił się na jedynie słuszną filozofię marksistowsko-leninowską, no i już potem zawsze yy, prezentował stanowisko, stanowisko marksistowskie, więc jeśli na ten podręcznik się natkniemy, y, trzeba o tym pamiętać. Proszę Państwa, najobszerniejszy polski podręcznik całej historii filozofii to jest, to jest podręcznik Federika Koplestona w tym podręczniku historii filozofii starożytnej dotyczy tom pierwszy. Kolejny autor, którego tutaj podałem dwie pozycje, no nie dlatego, żebym za nim przepadał, ale dlatego, że jest on obecnie modny. Jak się w ogóle go nie wymieni, to tak jakby się w ogóle niczego nie znało. Chodzi o Pierre Adot. Pierre Adot, francuski uczony, uważa, że filozofia grecka, filozofia starożytna to było takie ćwiczenie duchowe. Chciałoby się nawet powiedzieć zabawa. No, po prostu y, właściciele niewolników nie mieli co robić, to się, to się po prostu bawili. Proszę Państwa, no, jest pewna podstawa do tego poglądu. Ja powiedziałem o tym, że y, mądrość była tutaj y, no, przedmiotem miłości. Była czymś, co kształtowało życie filozofa, coś, co wyznaczało to życie, nadawało mu sens, więc miała. Filozofia pewne przełożenie życiowe, ale było to drugorzędne, druga jej zasada, a nie pierwsza. Pierwszą zasadą była sama mądrość. No bo w ten sposób, jeśli byśmy przyjęli taką tezę, no to po prostu by oznaczało, że, że no, no Sokrates właściwie oddał życie dla zabawy. Inni także znosili różne wygnania czy cierpienia dla, dla zabawy. No może, może to byłaby lekka przesada. Ale no podaję tutaj Piera Ado, żeby także Państwo wiedzieli, że, że po prostu jest taki autor i że jak się go dziś nie wymieni, no to właściwie, właściwie nie zna się historii filozofii, nie zna się literatury dotyczącej filozofii starożytnej, więc wymieniam go... A do filozofii, jako jako ćwiczenie duchowe jest po polsku i czym jest filozofia starożytna. A tak na Malgnesie to jest autor, który zajmował się plotynem i rzeczywiście jego książka o Plotynie jest no, cenna i wnosząca pewną no, wiedzę, której przed tym opracowaniem na temat Plotyna nie było. Proszę Państwa, kolejny podręcznik, podręcznik Władysława Tatelkiewicza. Filozofii starożytnej i średniowiecznej dotyczy w tym podręczniku pierwszy tom. Proszę Państwa, jest to stary podręcznik. W odniesieniu do filozofii średniowiecznej na pewno przestarzały. Ale ponieważ historia filozofii starożytnej, czy historia filozofii greckiej jest znana od dawna i niewiele tam się właściwie w podstawowym takim zarysie zmienia, w związku z tym podręcznik profesora Tark Tatarkiewicza. Y można czytać, zwłaszcza, że jest świetnie opracowany pod względem dydaktycznym, świetnie napisany, świetnym językiem polskim. Po prostu no, jest jakiś powód, że ten stary podręcznik ciągle jest, y, ciągle jest y, wydawany i, i, i niekiedy nawiązując do takiego brzydkiego dowcipu. No, wszyscy krytykują i wszyscy korzystają. Y, Proszę Państwa, jeszcze inny podręcznik, nowszy, napisany przez historyka filozofii, będącego filologiem, z takim zacięciem filologicznym, to jest podręcznik Adama Krokiewicza, zarys filozofii Geleckiej. Na antypodach tego podręcznika, takiego właśnie filozoficznego, stoi książka. Profesora Mieczysława Gogacza, mojego profesora. Książka, książeczka właściwie: Platonizm i Arystotelizm Dwie drogi do metafizyki. Proszę Państwa, to jest z kolei filozoficzna historia filozofii. To jest książeczka, która pokazuje, jak Platonizm i Arystotelizm wyznaczyły myślenie filozoficzne wszystkich epok z naszą włącznie. Czyli książeczka profesora Gogacza pokazuje Platonizm i Arystotelizm, jako właściwie ciągle żywe sposoby uprawiania filozofii i w ogóle sposoby myślenia. Ta książeczka jest łatwo dostępna w sieci na stronie internetowej naszej katedry, czyli www.katedra.uksw.edu.pl. Łatwo można ją tam znaleźć. Proszę Państwa, obszerniejszy podręcznik. Podręcznik dotyczący zarówno filozofii starożytnej, jak i średniowiecznej. Podręcznik godny polecenia. To jest książka profesora Stefana Zwierzawskiego. Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. I ostatnia rzecz. Rzecz poświęcona właśnie przede wszystkim presokratykom. I rzecz, która no, proponuje tę lepszą, moim zdaniem, nazwę filozofów żyjących przed Platonem. To jest książka pani profesor Janiny Gajdy Krynickiej, która nosi tytuł po prostu Filozofia przedplatońska. Proszę Państwa, to tyle, ile przygotowałem na ten pierwszy wykład. Przepraszam, że to dużo było tutaj takich rzeczy technicznych, rzeczy takich nudnych. Mój profesor, profesor Gogacz, nigdy tego nie robił. Pierwszy wykład dla studentów zaczynał zawsze od razu od wejścia w problematykę filozoficzną, natomiast drugi wykład poświęcał tym wszystkim takim rzeczom technicznym, które yy, trzeba omówić. Ja próbowałem go naśladować. Słabo to wyszło, dlatego że, proszę Państwa, po tygodniu zapominałem. Że, że jeszcze nie zrobiłem tych rzeczy wstępnych i po prostu przypominałem sobie albo przypominali mi studenci zwykle pod koniec semestru, no i była klapa. Więc, żeby tego uniknąć, yy, zrobiliśmy to na pierwszym wykładzie, mogę powiedzieć tylko tyle, trudne prace za nami. Dziękuję bardzo za uwagę.